prawie 900 orszaków w całej Polsce. U nas w naszej archidiecezji też tych orszaków jest bardzo dużo. To nic innego jak nie tylko zwykły przemarsz, pochód, ale przede wszystkim świadectwo wiary, żywej wiary, tych osób, które wychodzą na ulicę, aby wspólnie ze śpiewem kolęd na ustach wyśpiewać i oddać pokłon nowonarodzonemu. Coś, co nas szczególnie charakteryzuje, to rzeczywiście ruszamy tutaj spod katedry Chrystusa Króla w Katowicach w kierunku Spodka, bo tam jest zakończenie. Trasa, ktoś powie, trochę długa, ale w czasie tej trasy mamy dużo takich aspektów naszych śląskich. Z jednej strony orkiestra górnicza, z drugiej strony panie w strojach śląskich. W czasie tego naszego pochodu są też scenki odgrywane. To jest bardzo dobry czas, kiedy możemy razem świętować, pokazywać swoją wiarę, bo ci mędrcy, którzy szukali tego nowonarodzonego, oni wyczytali swoich ksiąg z nauki, którą prowadzili, wyczytali, że urodzi się ktoś niezwykły i dlatego go szukali. I ważne, żebyśmy chyba wszyscy szukali tego niezwykłego. Przede wszystkim wielka radość, śpiewanie wspólne kolędy. No i radość. Właśnie taka możliwość przeżywania to wszystko razem chyba. Tak, i w bardzo dużym tłumie, proszę zobaczyć, jaki duży, ile ludzi jest. Mimo tej niepogody tak, i deszczu. Tak, z parasolami idziemy, zmokniemy, no to przyjdziemy do domu, się wysuszymy. Dziś nie znajdą tu schronienia. Myślę, że ten czas takiego właśnie przejścia, pokazania i też dawania świadectwa, myślę, że jest bardzo ważny. Też robimy to też z dziećmi, dla dzieci, żeby gdzieś też pokazać, jak ważne jest to, żeby ten hołd ten pokłon Chrystusowi jednak oddać. Pokazanie, że wszyscy do tego jesteśmy wezwani. Zostali wybrani tak naprawdę takie dwa typy, czyli pasterze i trzej królowie, którzy przyszli się pokłonić, ale myślę, że jest to takie pokazanie właśnie, że tak samo my, prości ludzie i zwyczajni, mamy niezależnie od tego, co robimy, kim jesteśmy i jakie jest nasze gdzieś tam, jaka jest nasza droga, to jesteśmy wezwani do tego, żeby ten hołd oddawać.